No cóż, od jakiegoś czasu były już turnieje też w Malezji i co ciekawe wygrał Chen Paulo. Ale jak możecie zauważyć, nie jest to standardowa lista Chen Paulo, jest to taki trochę dziwny Chen Paulo, gdzie właśnie ktoś w Malezji uznał, że świetnym pomysłem jest użycie Dallan Sparsa z abilitką Run Away Draw, która oczywiście pozwala na dobranie trzech kart i wtasowanie, nie właśnie ich, Dallan Sparsa i Duden Sparsa właśnie do deku. Do tego, żeby jeszcze kopać głębiej, jest Roto. Spoko jest na tych pierwszych. No, atakować nim nie można. No, tu mamy Lumineon do supporterów i Arion Bando właśnie do tego, żeby no, wymusić zmianę. No, mamy jeszcze Canceling Cologne na Manaphy, żeby był opcjonalny Greninja. Iron Handsa na mniejsze Pokémony, by przyspieszyć. I co ciekawe, mamy Capturing Gamora, który, powiem tak, jest dość kartą taką, no niezbyt fajną. Tak, nie przesłyszeliście, mamy Capturing Aroma, która w zależności od tego, co nam się trafi, Fi pozwala nam albo na wyszukanie Basica, albo w ogóle wyszukanie ewolucji Pokemona, więc tutaj zamiast Ultra Boli będziemy się męczyć właśnie świeczkami. No jest to gorszy sposób wyszukiwania, ale no powiem tak, ja wolałabym trzy Ultra Bole, jak już, niż Capturing Aroma, który robi w ogóle psoty, tym bardziej, że mamy tu Nest Bola, więc Ultra Ball, mam wrażenie, ma większy sens. Z klasyków Superior, Bade Bade Puffin, Baxcalibur, Chen Paulo to oczywiście, no Poké Stopy, tutaj mamy jeszcze First Silstona do ewentualnego wyszukania do wolnego i co ciekawe jeszcze inna nietypowa rzecz, jest też Bravery Charm, który nie wiem do czego ma służyć, do zwiększenia Chen Paulowi obrażenia, czy Iron Handsowi żyćka, nie mam bladego pojęcia, tym bardziej, że zazwyczaj Chen Paulo nie gra, absolutnie tuli. No i Prime Catcher to już po staremu. Mamy, co ciekawe, Roxanne, co też jest bardzo rzadka. No tutaj też dodatkowo mamy Arvena. No i oczywiście Irida to już standard, więc część rzeczy jest tu standardowa, część może dziwić. A czy ta wersja działa i czy Chen Paulo nie będzie się brikował? Zobaczymy. No dobra, no niestety ja się tam pobijałam, ale wiecie jak to jest, na Sardynii nie zawsze jest internet. No ale tym razem jesteśmy. No też Chen Paulo bardzo często ma takie problemy, na przykład, że on się brikuje, wystarczy, że box pozbywamy się tego Baxcalibura, przez co oczywiście, no no tracimy główne źródełko. Czyli powinniśmy iść piersi. No, a chyba nie pójdziemy piersi, jak się okazuje, więc trzeba przygotować trochę Frigi Bugsów. I jaki mamy start? No, Dadan Spurs. No, na pewno tego Dudu Sparsa. Co to jest? Powiedzcie mi! O ja, Whopper, Whopper. Junior, Whopper, Triple Whopper, Spaldei. Co to jest? Start nieobiecujący, powiem. A pytanie, czy przeciwnik coś będzie robił. Aha, czyli potem... Aha, Collapse Stadium. Co to jest za Whopper? Whopper, Whopper. O, ho, ho, mamy... O, tak, to jest ten paldeański closure. Once in your game, if in stadium, you make... O, rana. Czyli on ma tą abilitkę, że jeżeli jest jakikolwiek stadion... O, no, jest Nest Ball. Czy jest Greninja? Jest Greninja. No, jeszcze czy będzie Greninja, czy może... Rotom, chociaż... Rotom! No, Irida po Chen Paulo i tam... Cukierek, chyba. Znaczy na pewno Chen Paulo tutaj cukierek, modląc się o to, że...
No i chyba to... No dobra, jest... No dobra, mamy za to instant... Co to mamy Forest Stone'a. No i co to jest, powiedzcie mi? Co to jest, powiedzcie mi? No nie... To jest ten type. Okej, okay, tutaj jest jeszcze ten banet, który ma tego item locka. Such like 30, nie możesz... Nie żałuję już tego. No, nie musieli strzelić. Haj, nie by było, jakby był ten Donon Spars. Bo to jest jakiś brick na bricku. Znaczy, jest Irida. I weźmiemy Baxa i tam... Kropszrik Aroma. Dobra, jest Irida. Bax Calibur, no i ten... Aroma, co ciekawe, jest jeden, więc... Musi się udać. Ale ja naprawdę wolę, żeby był jednak... No nie! Ale na pewno będzie Greninja. No dobra, Soulstone. Star Alchemy? To tego... Trytka? No nie... Dobra, miejsce trzeba zrobić. Siu, siu, siu. Mamy... Greninja. Zrobię Call Seed Carta. Aha. A no będzie ten Chivalry Chill. Zrobimy sobie tak, retreat. Zrobię sobie superiora na to i chyba Iron Bendle? Dobra, pyk, pyk, pyk. Znaczy podepnę tutaj do Iron Handsa. I... A, poddał się oponent! No, chyba wiedział, co chciałam zrobić. No dobra, dobra. No to było coś. Co się nie chciał chyba rozkręcić, chyba. Przeciwnik chyba doskonale wiedział, co ja chciałem zrobić, więc poddał grę. No, ciekawe, czy ten jest na tyle hardy. Ja też... No, pójdę pierwszy. Jaką rękę tym razem mamy? No, w sumie... Nice! Nie, no jest git! PJ, co to jest? Nie, no ja kocham tą rękę. No jest bez Shivery Chilla. No chyba będzie pas, bo to już jest typowa rzecz, która w czym Paulo razi, czyli właśnie ten brick. O, Dragapult z PJ-tem. Właśnie już przerzucał się te smoczki. Nie, no jakby był jeszcze Nesbol, kurwa, to ja już... No to byłby Gitol. A tutaj nie ma takiego Gitola.
Pewnie dlatego chyba Chen Paolo mocno odpadł. A to ciekawe, bo tu jest mieszanina, to jest chyba system mieszany, widzę, piczotowo na zatunowy. No tak, tutaj widzę, że przycinik. O. No on się zabezpieczył, czyli tym razem tak łatwo nie ma. Ale chyba też widzę, że przycinik ma. Czy Arwena po... Chyba Puffiny? Puffin to ten Bravery Charm? No, bo jakby jeden... Czyli tak być. Ale tutaj zajanowalimy. Za dużo nie mogę nic zrobić. Też trzeba pamiętać, że tu nie ma jak zbosować, więc walimy co tam palnie. O, dadą sparsy, super. No nie. A to się podoigramy. Dobra, albo nie. Dobra, jest szansa. No tu jest ciężko, bo... Ten muszę zrobić Shivery Chilla. Tylko, że żeby zbić Draga Pulta, no to musimy mieć przynajmniej 6 energii. Ja bywamy raz. A, 3, 4. Irida po garnuszek i tu coś tam jakiś wod. No, może być kolejne czytało. Czy mamy tego bundla? No, chyba Roxansa tu się pozbędziemy. I mamy idealnie. Tylko będziemy musieli jeszcze podpiąć Forest Stone'a. No i chyba trzeba wszystkie siły robocze. Całe 6 energii by to zbić. No dobra, by się powiem szczerze, bo leszcze mi się trafiają. O! A się tak proporad tam się tu sprejzował. No nie ciekawie powiem ze strony przeciwnika, ale chyba on już poddał grę, bo... Zacięło mu się. A ja, będzie chyba dużo poddawańska. No dobra, mamy kolejnego przeciwnika. Trochę tego poddawańska jest. Ach, i chyba jeżeli będzie ostatnia taka poddana gra, gdzie przeciwnik jest bardziej bezradny. Czy poprzednio miałem dużo większego pecha, ale to też chyba dzięki temu, że jestem już w domu. Aha, to razem oponent idzie pierwszy, szkoda. Zobacz. Kurwa mać! Piękny start. No nie powiem. Aha, co my tu mamy? 3 muligany. Jakaś dialga, jakiś hitron. A, to dobrze. Jest Greninja. Nie, no Norek... Start godny pożałowania w sumie. Ty nie masz jak... O nie, Goldengo. Nie, no super. Czy zrobię spin in out i... Goldengo też dawno nie było.
No nie, no, no super start, no. O, w sumie nie muszę No, w sumie... Bo jest mój pomocnik. O, widzę, że on ma też te złote Goldengo. Ja mam takie prawdziwe Goldengo. Swoją drogą. Ale chęci by się przydały. Nie, no, no. Pomijam już de facto, że thanks. No, raczej też zakręćmy, też u nas ten pokestop jest ważny, więc to akurat coś, co jest dla mnie ważne. No, no dobra, no, będzie Greninja chyba, jest, dobra, jest, myślałem, że go nie ma. Nie, no super, Consit karcik będzie. Kolejny Dadon Spurs, to zagramy sobie Iridę, po czym Paulo i jest bola, żeby był jakiś kopu, kopiemy się jak cholera. Wygląda tak trochę ten build turbo. I równie turbo niedorzeczny jest. Nie, no będzie kopańsko. A co sobie energia i instant charge. Nie, no to ja się dokopię do życi w sumie. Czy na pewno musimy wtasować z powrotem Bucks Calibura? A czy jest jeszcze plan, że podpinamy Silstona do Rotoma i szukamy Iridy? O! No to może jednak... tego... no to jednak... A jednak nie! Bo są i oni! No dobra, myślałem, że będzie jakieś Amp you very much i do widzenia, a tu... Nie tak łatwo, bo tu mamy Golden. Ja są. A wiecie, co to znaczy? Chyba Hens nie będzie już chyba kompletnie potrzebny w sumie. Co ja chciałem? O, jest Ditto, widzę. A chyba też idzie no kopu robić. Czy się pozbędzie Aaron Hens? Ja spróbuję się pozbyć tego. No cóż, chyba Aaron Hens nie będzie potrzebny. Znaczy na pewno będę potrzebować Iridy. Zobaczymy, co tam jest. O, Chen Paulo, nice. Kopu. No. A zobaczmy, czy dokopię się do Bucks Calibura. Nope. A, jest Lumineo, dobra. Głębia... Tak, czy jest Bucks? O, jest. Co? Co to się zdać? Gdzie to kartę lecisz już?
Dobra, już. O. No dobra, mamy tu już ile dobra potrzebuję. I chyba będziemy wędkować po... No jeszcze roda zrobimy, okej. Ej, tutaj chyba jeden Frigi Pax awaryjnie. Ile potrzebuję? No tam on ma 260, 100, 20, 180, 300. Ciężko. Mamy elektryczną. A, czyli tak byśmy nie zrobili Ampivery Match w sumie. No to co, on też musi kopu-kopu robić, tak? A, mogłem pokazać stopę. No dobra, przeciwnie robię kopu-kopu. No, kart mu dużo nie dostało. River Richard też jednak dopiero teraz się pojawił, więc no trochę słabo. To już jest na etapie kopu-kopu. No ho, jest i superior. No niestety matchup na Goldengo, jeśli chodzi o Champaulo, jest bardzo słaby. No z powodu tego, że jak widzicie, no Champaulo ma weakness na stal, więc no tutaj mamy bardzo ciężki matchup mimo wszystko. No tu jest ta, a Celine! I żadna, no, czy się nie udało, no to chyba będzie dekaucik niedługo. Czyli Celine jest dosyć ryzykowna. Czy on tak dużo energii on nie potrzebuje, żeby załatwić Champaulo? No bo on potrzebuje tylko 3 tak naprawdę. Nawet jakby wzięła Bravery Charma. Co to gra? Falker, throw. A, jeśli jest stadion, to bierze więcej. Taki draw distance. On, tak jak mówię, on potrzebuje tak naprawdę 3 kart po prostu. Więc ja... mogę być najzwyczajniej w świecie w dupie. O, jest superior. Dobra. Robimy jeszcze szybę chilla. Po jedną. Więc, no tutaj nie da się nie zauważyć, że ja mogę mieć tu ciężko tutaj, więc to już mamy bardzo ciężki meczapek. No i robię tak, superiora, na pewno pokes to wyrzucimy i chyba luminę ona nie będzie mi potrzebny. No, czyli tak jak mówię, Bravery Charm w tej sytuacji nic nie zmienia, bo i tak nie... piźnie po prostu. Tak jak mówię, Bravery Charm dosłownie nic nie zmienia. No ja, jeżeli ma energię i przynajmniej coś do wyjmowania całej reszty, no to on już wygrał. No, jeszcze jedna się tu schowała. Więc on już wygrał. No tak, no ma superiora i już wygrał ze mną. No tutaj akurat nie ma się co dziwić, tutaj jest to pewniak, że przegram. Bo jednak ten weakness na stal powoduje to, że Goldengo nie musi aż tak zużywać. Wystarczy właśnie ten jeden superior wspomniany, no i już można się cieszyć. Więc tutaj ten Bravery Charm nie zmienia kompletnie nic. Myślę, że też armorki.
To jest matchup, który zawsze jest ciężki dla Chenpaolo. Też populacja Goldengo spadła. No mówiłam. To było raczej z kategorii do przewidzenia. Więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.